Halloween. Jeszcze masz tu jakieś 2-3 metry. Do następnej, do drugiej, do innej przyczepy. Witajcie w następnym dniu. Dzisiaj jest godzina 9 i będziemy wyruszać na wydmę. No to jedziemy, kierunek wydmy. I wjeżdżamy do Słowiański Park Narodowy. No to jedziemy. No i chyba trzeba bilecik kupić już. Tyle. Dzień dobry. My jesteśmy tutaj pod kasami. Znaczy, będziemy właśnie niedługo wjeżdżać na tę wydmę. I właśnie bilety kupujemy. A my już kupiliśmy bileciki do parku i jedziemy. I meleksy ruszają.
sobie widzicie, my właśnie dotarliśmy na wydmę ruchome i właśnie do nich się kierujemy. Jak widzicie widzowie, to są drzewa, tylko że przysypane przez piasek i normalnie można sobie gałęzi dotknąć. Teraz wam pokażemy. A bardziej mam spakowany drzew. O. Ostatnio chyba tutaj, na tym siedziałam. Tylko, że i przysypała tam jedną gałąź. Z górki to luksus, nie? Z górki to fajnie. Nasz martwy las po prawej stronie. Teraz z góry na niego możesz spojrzeć. A teraz będziemy szli nad morze. Wejście tutaj jest wydmy.
wyjścia na plażę. Piękny bazyk z bardzo szeroką plażą. I pójdziemy dosnąć wodę i powiem wam, jaka jest. Zimna, ciepła, mokra, sucha. Mamy burzę na horyzoncie, zobaczcie, widzę, jak brzmi. Także wracamy, może nie zmykniemy. Udało nam się uciec przed burzą, zeszliśmy, a teraz jesteśmy w przyrowerach i będziemy jechać do rakietowni. Tam dojechaliśmy wyrzutni rakiet. Widzowie, a teraz poczekujemy burzę. Pada jak? Jak srebro. A jednak teraz to dopiero pada. A tam nadal pada. W najszybszym czasie to my tu nie będziemy. Bo my nie chcemy jechać, ale my nami na rowerze przejadą. My dojechaliśmy do siebie. No cały mokrzy jesteśmy. Brudni. Bo poszli na siłownię, także zaraz wam pokażemy. Gdzie jest Kuba? Tu jest Kuba. A Kuba ostro ćwiczy po obiedzie. Sylwia zresztą też. A ja wykonałem krótki spacer, żeby wam to pokazać, więc idę sobie nadal usiąść. A chomiki zasuwają. Witajcie, widzę, w nowym dniu. Już to jest godzina coś po 12 i właśnie będziemy szli do miasta. Na spacer. Dokładnie. Na spacer.
My już doszliśmy do portu i właśnie zobaczcie, jakie statki, kutry są tutaj. A tu schodzę Kuba, teraz z tatą w Kinderdala. Taki salon. Witajcie widzowie w nowym dniu. Dziś wyruszamy do parku Łeba. My już idziemy kupić bilety, a teraz pokażę wam tutaj mapę całego parku. Dzień dobry. Dwa normalne, jeden ubogi. Właśnie kto jest? 9. Tak wygląda bilet. Nie obliczyłem i miało być 7. Już weszliśmy. I właśnie idziemy spacerować. Tu mamy jakiegoś dinozaura. Ogólnie teraz jesteśmy od tyłu, bo zazwyczaj wejście było z innej strony, a teraz jakby wchodzimy od tyłu. Tak, właśnie przy naszej ziemi idziemy. A tu mamy labirynt dostaw. Chodźmy! I właśnie wchodzimy do labiryntu dostaw. Czekaj, żeby tu się nie pomylić. Ja tam zawsze panie odpuścić. Gdzie tu się idzie? A ty idziesz za kimś? To nie jest. Tam gdzie są paluchy nie można... Tu nie. Tu tak. Tu nie. Tu nie. Będzie cofnąć. Ilu to jest tu jest, nie? To wszystko jest pomieszane. Chyba jest wyjście, coś tam widzę. To już coś, tu widzę jakieś drzwi. Ała! To bicie lustrzane, takie tam się wydaje. To na wprost. Jak się trochę pokręciło. Tu. Ile tych drzwi tu jest? Tak, to jest wyjście. Nie. O, jest! Ale... Ile tych drzwi się wydawało, nie? Mamut, taki duży jest tu. W porównaniu do człowieka. Tu tak samo. Ten towar już niszczy. Zobaczyć skały, kwarc, ametyst, ząbki. Trzymaj, chodź tu.
meteorit tego filmu. O, mam meteorit. Co to jest? Idź do zdjęcia. Jula, obudź się! Tutaj już co masz, szukanie złota czy co? Chodzimy obok rzeczki, na której są wodne. I mamy różne miniatury, różne budowli. O! Teraz nas zatrzymie. Ile tych kółek się tu jedzie? O, to z tej strony jeszcze nie ma nagrać. A teraz Kuba z Sylwią będą wjeżdżać. Jak? Zwijajcie pompę. Chyba już siedzi. To co, idziemy tam, kochani, na to? Tyle czekania i 13 sekund jazdy. Ile? Przyjęło tam to? Ile? Mówię, pół godziny czekania, 30 sekund zabawy. A ile tam jest? A będzie później też czekać? No jaką teraz? Na tą niebieską chcę iść. Nie będę szedł na trampolinę. No to dalej, skakuj. Widzowie, my właśnie wypłynęliśmy rowerkiem wodnym i będziemy właśnie zwiedzać różne miniatury budowli. Latarnie. Tak.
dokładnie to jedna lata. To jest nie do końca chyba latarnia. Latarnia w Sopocie. A w Sopocie. Tu mamy niewidzimy skąd. Zaraz zobaczymy jak. Stilo tam byliśmy. Stilo. Stilo. Właśnie przepływałem pod małym, małym mostkiem. Teraz mijamy latarnię w... Już wam mówię... W Rozewie. Tu mamy jastarnię. Latarnię w jastarni. Mamy latarnię w gąskach. To od razu możemy wam widzę powiedzieć, ona ma 512 stopni. Wchodził dwa razy? 4. Licząc zajście na te 3 cztery, nie? 48 stopni pokonałem łąkę. A tam już skończyliśmy pływać. O, właśnie gołąb przed nami idzie. I już będziemy wracać. Tak? No i tylko... Kubuś teraz szuka złota. Zobacz, ile masz tego złota. Widzowie, już skończyliśmy, już wyszliśmy. Byłam jeszcze w kopalni złota i tyle złota. Widzimy się już na kempingu. Widzowie, jest dziś niedziela i do 11 musimy opuścić nasz kemping. I właśnie będziemy teraz się pakować. Właśnie będziemy pakować. Mój jeszcze chwila poczeka, bo będziemy musieli go później wrócić, bo będzie haczył o kolce. Właśnie będziemy ogarniać krzesełka. Będziemy je wyciągać. Oraz pakować już samochodu. Mogę wam też pokazać, jaka jest bryza. Mgła. Jeszcze dużo rzeczy robię. My już szafkę poskładaliśmy, tak samo umyliśmy naczynia, składamy właśnie, kończymy składać do tego, czego wam jeszcze nie pokazaliśmy, czyli stołu, to kończymy składać, mgła już do nas doszła. Widzowie, my już będziemy wyjeżdżać i w tym momencie będziemy kończyć już ten film.
Tak, wyjeżdżamy już. Dzięki. Do widzenia.